Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Święta za pasem, Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Może więc czas pomyśleć o domowym, świątecznym makowcu. Pokażę dzisiaj, jak zrobić taką domową masę makową, słodką, z bakaliami, z miodem, którą można wykorzystać właśnie do makowca, ale także do innych wypieków, do mafinek, czy też na przykład do deserów, do naleśników, do lodów. Jest to słodki dodatek, który naprawdę pasuje do wielu dań i potraw. Co więcej, niektórzy lubią go nawet wyjadać łyżeczką. Mak robi się bardzo prosto, jest to jeden z trzech moich ulubionych sposobów na masę makową. No i podam go jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz, żeby już nie przedłużać wstępu, zaczynamy. Pokażę Wam, jak prosto ten domowy mak można przygotować. Będę potrzebowała oczywiście mak, 250 gramów. Płuczę go w zimnej wodzie, a następnie zalewam mlekiem rozcieńczonym wodą. Ja daję jedną szklankę mleka i jedną szklankę wody. Wlewam do garnka, dokładnie mieszam, po czym włączam grzanie i gotuję na małym ogniu przez jakieś 30-40 minut. Po tym czasie mak wygląda tak. Teraz trzeba go odsączyć. Przelewam po prostu przez sito, dokładnie odciskam, odsączam. Wygląda tak. Teraz sięgam po maszynkę do mielenia z sitkiem o najmniejszych oczkach i mielę mak. Dwukrotnie. Po pierwszym razie wygląda tak. Ponownie wkładam go do maszynki i po drugim mieleniu wygląda tak, całkiem przyjemnie. Teraz szykujemy dodatki. Będę potrzebowała pół szklanki płynnego miodu. Ja nie biorę tutaj miodu sztucznego, biorę naturalny. Ze sztucznym nie próbowałam, więc się nie wypowiem. Oraz 50 gramów masła, czyli 1/4 kostki. Masło i miód wkładam do garnuszka i podgrzewam. Mieszam, aż oba składniki się połączą. Po czym wyłączam grzanie i odstawiam na bok. Teraz rodzynki biorę 100 gramów i namaczam je w gorącej wodzie. Odstawiam na chwilę na bok i zajmuję się orzechami. Łącznie będę potrzebowała jakieś 250 gramów bakali, zatem mam już 100 gramów rodzynek, to jeszcze wezmę 150 gramów orzechów. Mogą to być dowolne orzechy. U mnie jest to mieszanka włoskich, laskowych, migdałów i nerkowca, ale naprawdę możecie sięgnąć po dowolne orzechy czy dowolne bakalie. To może być mieszanka właśnie orzechów, rodzynek, śliwek, suszonych oczywiście, suszonych moreli, innych suszonych owoców, kandyzowanej skórki. Co chcecie i co uznajecie za stosowne, co lubicie w masie makowej. U mnie będą to dzisiaj tylko orzechy i rodzynki, więc je prezentuję. Łącznie 250 gramów. Rodzynki namoczone, orzechy prażę. Wkładam je na suchą patelnię, mocno rozgrzaną i co jakiś czas mieszając, prażę, aż delikatnie zbrązowieją i zaczną przyjemnie pachnieć. Wtedy przekładam je na deskę i z grubsza siekam na takie kawałeczki, jakie chcę mieć w masie makowej. Jeśli biorę inne bakalie typu śliwki, morele, kandyzowaną skórkę i tak dalej, to je także kroję teraz w drobniejsze kawałki, tak żeby przyjemnie się to w tej masie makowej jadło. No i bakalie gotowe. Odsączam teraz rodzynki i dodaję do orzechów oraz masła i miodu. Dokładnie mieszam. Tę mieszankę dodaję do maku, bądź mak do mieszanki, jak wolicie. Dokładnie mieszam. I na koniec dodaję jakieś dwie łyżki rumu. Jeśli nie chcecie dodawać alkoholu, można dodać aromat do ciast. Ja daję akurat likier amaretto, bo ten migdałowy aromat bardzo dobrze mi tutaj pasuje. Dwie łyżki. Oraz sok i skórkę z połowy cytryny. Wyciskam sok bez pestek i ścieram skórkę na tarce o drobnych oczkach. Dodaję do maku i dokładnie mieszam. I masa jest gotowa. Pachnie przepięknie i tak przygotowaną masę można teraz ostudzić i wykorzystywać od razu do pieczenia lub przełożyć do jakiegoś szczelnego pojemnika i zamrozić i wykorzystywać po rozmrożeniu. Jeśli nie chcecie mrozić, a chcecie ją przygotować wcześniej, to spokojnie można ją przygotować wcześniej i przechować szczelnie zamkniętą na przykład w folii bądź w pudełku z pokrywką w lodówce, a potem tylko sięgnąć z lodówki i wykorzystać do pieczenia. W lodówce nie przechowuję dłużej niż 2 dni. Nie próbowałam dłużej w każdym razie, więc te 2 dni jestem w stanie tutaj podpowiedzieć, dłużej nie wiem. Jak widzicie, wielkiej filozofii wcale tutaj nie ma. Masa makowa jest bardzo prosta do zrobienia, domowa, smakuje naprawdę wyśmienicie, bo po prostu doprawiacie ją pod swój własny smak i dodajecie takie bakalie, jakie chcecie. Zachęcam do wykorzystania przepisu. Niedługo podam przepis na prosty makowiec, ale jak wspomniałam, tę masę można wykorzystywać na wiele różnych sposobów i mam nadzieję, że w tym roku pojawi się na Waszych wigilijnych stołach. Smacznego!